Jeśli do pracy potrzebujecie wyłącznie Wi-Fi, no to najprawdopodobniej możecie pracować zawsze i wszędzie, co jest super. Ale z drugiej strony pewnie pracujecie po tym zawsze i wszędzie. Work-life balance i takie zdrowe zadbanie o to, żeby mieć przerwę od pracy, jest super. Ale z drugiej strony czasem tak to wygląda, że jedziecie pozornie na coś, co wygląda jak urlop, czuje jak urlop, a urlop to zupełnie nie jest. Mianowicie teraz na przykład jestem w Poznaniu. Jest tak zjawiskowa, piękna pogoda, że to ciężko wyjaśnić. Aż uwierzcie mi, szukałem od dobrych 20 minut miejsca, gdzie po prostu będzie cień. I na mnie, i na moje tło. Zajęło mi to dosyć szokująco dużo czasu. Zajęło mi to szokująco dużo czasu, ale znalazłem jedyną zacienioną uliczkę w Poznaniu, gdzie mogę wam coś powiedzieć. Słuchajcie, będę tutaj od środy aż do niedzieli, w momencie, kiedy nagrywam te słowa. Super to się składa, że tak dużo różnych obowiązków mi się złożyło, bo od tej środy już zdążyłem wystąpić na Career Expo, gdzie ludziom opowiadałem o znalezieniu swojego miejsca w życiu. Zorganizowałem spotkanie z widzami, czytelnikami w Primo Knajpce Składak, która nam bardzo pomogła w tej organizacji. Fantastyczne miejsce, w ogóle w świetnie spędzone 3 godziny. Nagrałem też odcinek z Łukaszem Kielbanem z Czasu Gentlemen, a dopiero teraz, kiedy nagrywam te słowa, jest piątek, słuchajcie. Jeszcze przede mną cała konferencja Blog Conference Poznań, na której występuję. I z jednej strony chciałbym powiedzieć, że o, super, dobra, już mam dużo obowiązków na tym wyjeździe, nie muszę się zajmować większą liczbą rzeczy. Tak niestety nie jest, bo ja to, że sobie akurat te rzeczy upychałem w Poznaniu, no to jest moja decyzja. Ale mam ludzi, przed którymi odpowiadam, mam coś do zrobienia, mam pewne rzeczy do nauczenia, mam maile do odpisania, chociażby w takim toku zupełnie codziennym. I tu się w tym momencie robi troszkę bardziej złożona sprawa, mianowicie jak połączyć i tak zorganizowany wyjazd, który ma bardzo dużo własnych obowiązków, z tym, że jest wakacyjnie na maksa i bym najchętniej w kółko pił jakieś mrożone kawy i byczył się i odpoczywał, z tym, że jednak jest dużo do roboty. Nie jest to znowu takie łatwe, ale z drugiej strony, moi drodzy, nie jest to też znowu takie trudne. Cała sztuczka polega na tym, żeby myśleć doklejeniami. Jeśli mam ochotę odwiedzić fajną knajpkę i sobie w niej chwilę popracować, no właśnie, to muszę od razu do tego odwiedzenia knajpki doliczyć sobie pół godziny, 45 minut, żeby do tej kawy móc wykonać parę maili, zająć się jakimiś szczątkowymi obowiązkami. Bywa to czasem niesympatyczne, bo człowiek ma ochotę po prostu sobie się zapatrzeć albo poczytać książkę i wyluzować, szczególnie jeśli jest, no ja to powtórzę, taka pogoda, jaka jest dzisiaj, ale z drugiej strony jest to dosyć niewielka cena, ta taka samokontrola, samodyscyplina, samozaparcie, żeby usiąść i popracować w jakimś fajnym miejscu, to jest dosyć niewielka cena w zamian za to, że możemy, no właśnie, popracować w tym pięknym miejscu. Według mnie, ja taką mam prywatną opinię, że praca pracy nierówna. Jeśli musiałbym coś robić w małym boksie z takiego dziwnie pachnącego plastiku i na starej klawiaturze, najprawdopodobniej nie bawiłbym się dobrze, szczególnie gdyby klima tak trkotała w tle. A z drugiej strony, jak mogę coś porobić na moich warunkach, w miejscu, które mi odpowiada, które mi się podoba, jest spoko, to jest od razu inna rozmowa. W tym momencie nawet takie najgłupsze, najbardziej niesympatyczne obowiązki stają się fajne, bo je dofajniamy. Na przykład przepyszną kawą, w ogóle w najfajniejszym kubeczku na świecie, mrożoną, którą tutaj sobie zamówiłem i wiem, że zaraz odstawię laptopa i wszystko będzie grało. Trzeba jednak pójść tutaj na to takie ustępstwo, że od razu jestem gotów, że w tym miejscu, w którym mam ochotę posiedzieć, no będę po prostu musiał też coś porobić. Chociaż czasem też trzeba będzie podjąć trudną decyzję i po prostu z czegoś zrezygnować. Ja w tym momencie jestem na Blog Conference Poznań, tak jak wam mówiłem. A minął dzień od poprzedniej nagrywki, ale taki już charakter nagrywania bloga z wyjazdu. Tutaj macie logo imprezy. I w tym momencie wychodzę z Blog Conference Poznań, bo bardzo chciałbym jeszcze troszeczkę posiedzieć, posłuchać znajomych. Na szczęście udało mi się kilka naprawdę dobrych prelekcji znaleźć i posłuchać się czegoś nauczyć. Przede wszystkim przywitany piątek, ale niestety z paru muszę uciec, ponieważ tak się ułożyły spotkania, tak się ułożyły różne moje priorytety, że jutro sama wystąpienie, więc mam gotowy pewien scenariusz mojej prezentacji. Chcę jednak, by była ona również obfitująca w bardzo fajne zdjęcia. Czasem trzeba jednak wprost czegoś zrezygnować. Dobrze, że mam ten ekranik boczy, to widzę, czy nic mnie nie przejedzie, bo trochę dziwnie idę po tym terenie targów poznańskich, ale co tam. Bo jak człowiek sobie po prostu umie podjąć tą decyzję i jest gotów na zrezygnowanie z czegoś, będzie po prostu łatwiej zrezygnować. No nie brzmi to jakoś super sexy, no ale takie są realia. Więc teraz lecę do hotelu na ostatnią rundkę pracy, teraz w sobotę. Na szczęście potem jest after, więc jak już zrobię tę prezentację, znowu wrócę do ludzi i będę mógł jeszcze sobie troszeczkę połapać tutaj kontaktów, czyli w sumie po to, po co przyjechałem. I w hotelu opowiem wam o sztuczkach 3 i 4. Sztuczka numer 3 dotycząca takiego biura w plecaku i generalnie bycia w ruchu, to jest, żeby nosić przy sobie szpargały. Poza murakami. Murakami tutaj leży, bo będę miał 20 minut po zrobieniu prezentacji, tak sądzę, a przed afterem, a będę miał ochotę po prostu sekundkę sobie usiąść, na przykład
w tym szeslągu, nie znam nazwy tego dokładnie mebla, ale jest faktycznie wygodnie, sobie tu posiedzę i chwilę poczytam. Ale oprócz tego noszę ze sobą zawsze kamerkę GoPro, z której mogę dorobić timelapse. Oczywiście mam ze sobą Maca, wszystko to znajduje się w moim plecaku, mam też jakieś dodatkowe szpargały, mikrofony, nie mikrofony. Bycie zawsze przygotowanym to jest generalnie całkiem dobry patent na to, żeby umieć podejmować różne decyzje w różny sposób, nawet wtedy, kiedy jesteśmy w trasie, bo nie jestem uzależniony od tego, gdzie jestem, po prostu mogę robić różne rzeczy różnie. A taką ostatnią rzeczą, którą mogę Wam powiedzieć, jest to, że warto też tą pracę po prostu przewidywać i dzielić. Ja dlatego Wam regularnie mówię, że dyscyplina to jest taki po prostu mind-blowing, super rzecz, która pomaga z masą innych różnych problemów, które można mieć. Mianowicie, dobrym przykładem będzie ta moja prezentacja właśnie na Blog Conference Poznań, którą jutro będę opowiadał ludziom. Słuchajcie, ja do niej research i wszystkie rzeczy przygotowałem już z tydzień czy dwa tygodnie temu w Warszawie. Teraz, w trakcie tego pobytu, swoją drogą tutaj, właśnie w Poznaniu, w knajpce Składak usiadłem i dorobiłem już sobie wstępny scenariusz, bo wiedziałem, że mogę nad samym scenariuszem pracować tu, bo na przykład tu nie mogę montować filmów. Ja mam w domu duży komputer do montażu, tam mi to idzie szybciej, więc w Warszawie wolałem montować, wiedząc, że tutaj mogę sobie dane zebrane w Warszawie przerobić na scenariusz. I mając gotów scenariusz już na sam koniec, zostawiłem sobie tylko dobieranie zdjęć, by ta preska jutro była ładna, bo akurat to nie jestem, nie rysuję, nie jestem jakimś super grafikiem, po prostu staram się, żeby to było estetyczne, więc wiem, że z tym mogłem poczekać, no właśnie, do dzisiaj i jutro sobie na spokojnie wystąpię. Dlatego czwarta i chyba najważniejsza sztuczka to jest po prostu takie planowanie, dzielenie, ogólna dyscyplina swojej pracy i świadomość, co umiem robić, w jakich odstępach czasowych, kiedy mi się to może udać, a kiedy nie. Moi drodzy, i z mojej strony to tyle. Jeśli chodzi o biuro w plecaku, mam nadzieję, że przybliżyłem Wam odrobinę moje kulisy pracy i ciała.